prawie się wieje. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Dogrywam to już po montażu materiału. No i tak to jest, gdy się nie czyta instrukcji. Chciałem wykorzystać nowe mikrofony i wykorzystałem, ale nie tak jak należy. Moja wina. Dźwięk jest w wielu miejscach ok, ale często nie jest ok. Też często jest mono, więc jak ktoś słucha na słuchawkach, no to może być trochę gorzej. I tak, mam nauczkę na przyszłość, będę czytać instrukcje. Komu to potrzebne? Żeby wiedzieć co i jak dokładnie. Ale test tych mikrofoników po przeczytaniu instrukcji będzie później. Do czego dążę? Ten materiał i tak poleci z tego powodu, że on miał być taką roboczą wersją, żebyście dali znać co w takich materiałach, gdzie testuję obiektywy, docelowo manualne, co powinno się znajdować. W opisie do tego filmu jest ankieta, chciałbym żebyście ją wypełnili. Dajcie znać co takie filmy, takie testy powinny zawierać, by były dla Was wartościowe. Miłego oglądania. Obiektyw 35 mm f1.4 Ven od firmy Seven Artisans. Z takim czymś fajnym tu, czyli osłonka się nam wysuwa. Dosyć duży w porównaniu do mojego Voigtlandera 40 mm i dosyć ciężki. Kiedyś go już miałem na testach i sprawił się dobrze, ale to jeszcze było z fudzikiem, więc troszkę inny tam był przelicznik tej ogniskowej. Dziś to nie będzie jakiś reporterski test, sprawdzę go po prostu jak fotografuję architekturę, jaką ostrość ma ten obiektyw na f1.4, na f5.6, na f8, więc zobaczymy jak to wyjdzie w takim spacerowym fotografowaniu. Lecimy. I takie info, odkąd mam lejkę, to pogodziłem się bardzo z takimi szmateczkami. Wcześniej ich praktycznie w ogóle nie używałem, to znaczy czyściłem czasem obiektywy w domu, ale tu poza czyszczeniem obiektywów, co robię przy okazji, to przede wszystkim czyszczę te wszystkie rzeczy, które są tutaj, bo ten dalmierzowy system wymaga tego, żeby to było wszystko czyste, żeby łatwiej się ostrzyło, bo ostrzenie może i nie jest jakieś mega trudne, ale na pewno na początku może sprawiać delikatne problemy, więc lepiej jak to wszystko mamy czyste. Zrobimy sobie pierwszy test trochę pod światło, bo słońce jest tam, świeci na mnie, a ja sfotografuję tu moją żonę na f1.4. Zobaczymy jak to nam rozmywa. Więc tak będzie bardzo prosty centralny kadr, raz, dwa i z jeszcze bliższa. Tak to miejsce wygląda z dołu i ja generalnie lubię takie miejsca właśnie jak jest mocne punktowe światło. Czy punktowe, no takie światło, które wpada gdzieś tam tylko częściowo na scenę, którą będę fotografował. I staram się zawsze w takim miejscu wyłuskać postać z tła. Jeżeli kadr mam za szeroki na 35 mm, to jak najbardziej sobie mogę podejść do góry, przykucnąć i wtedy ta sylwetka tej osoby będzie się nam bardziej odcinała. Idealnie jakby tego budynku w tle nie było, no ale mamy. I cóż zrobić? Nie wiem. Wyostrzamy. Ustawiamy kadr, żeby nie był centralny. I w ten sposób powstaje nam zdjęcie. Jeżeli chodzi o architekturę, to lubię sobie znajdywać takie miejsca, na przykład jak to. Tu co prawda może być ciężko nam połączyć to, co jest wewnątrz, bo tam jest spory cień, a na zewnątrz mamy dużo światła. Ale zobaczymy, jakby to wyglądało. Najpierw kontrola, czy tu nic nie jedzie. I spróbujemy sobie połączyć taki kadr z ustawieniem ostrości na ten znak, na f1.8. Zobaczymy, co to nam da. A jak nie, to też można wejść do środka i szukać dużej ilości znaków. Tak jak tu. I to może wyglądać spoko. Te znaki będziemy chcieli mieć tak. I ostrość ustawiam na to, na ten żółto-czerwony taki szlaban jakby. To myślę, że można jeszcze ciaśniej skadrować. Czasem też tego typu elementy, ja to oczywiście robię tutaj dosyć na szybko, ale czasem tego typu elementy fajnie wyglądają, jak się to połączy w jeden kadr. Można złapać taką ciekawą architekturkę. I w taki sposób na przykład sobie mogę przetestować ten obiektyw, patrząc też tutaj na tło, na f5.6, zobaczymy jak ta ostrość wygląda. W taki sposób też sobie szukam później takich elementów, które mogę na przykład wpleść na sesję, bo tam spokojnie by się dało umieścić parę młodą czy parę narzeczonych, żeby gdzieś tam w tych między tymi słupkami, pachołkami, kolorami oni dobrze mi grali. Lecimy dalej. Spróbujemy sobie teraz na trochę wyższej przysłonie. Dajmy na to f16.
i będę chciał sfotografować ten remontowany szyb, ale tak, żeby on mi się idealnie tutaj wcinał pomiędzy te dwa budynki, które mam tutaj. Także zrobimy sobie takie zdjęcie, żebyście mieli świadomość, to nie jest żadna wybitna fotografia, to bardziej mają być takie zdjęcia testowe. I teraz tak robimy. Prawie się wyjeżdża. Dobra, nagrywa się? No. I bardzo, kurwa, dobrze. To, co na pewno będę musiał sprawdzić, to czy tego obiektywu nie trzeba jakoś skalibrować, co jest bardzo możliwe, bo Voigtlandery są skalibrowane, ale czy tego nie trzeba kalibrować? To pewnie w tym takim dłuższym teście, bardziej takiej recenzji tego obiektywu zweryfikuję, bo co teraz mi się pojawiło? Przy ostrzeniu na nieskończoność ja tu w dalmierzu dalej nie widzę, jakby to się nachodziło idealnie. Więc zakładam, że coś może być nie tak. Wyjdzie nam to na pewno przy takich portretach na f1.4, gdzie ta ostrość ma być w punkt, albo przy takich fotografiach właśnie, gdzie coś ma być w punkt. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja też się dowiem. To jest takie pierwsze review. Pierwsza ocena, więc będziemy się dowiadywać więcej. Lecimy dalej. Porównać jakby ostrość, jaką daje ten obiektyw. Bardzo roboczy i prosty test. Ustawię go na 1.4, 5.6 i 8. Zacznijmy od F1.4. Zacznijmy na 2.8 jeszcze. Zacznijmy na 5.6. No. Widać różnicę w mieście, ale to zobaczymy później dokładnie, jak z tego efekt będzie na komputerze, bo jeszcze pokażę Wam oczywiście, jak obrobię te zdjęcia, jaki jest efekt finalny. Pobliżamy sobie te zdjęcia, żebyście mieli troszkę lepszy ogląd. Lecimy. Tak jak Wam powiedziałem, dziś będzie mniej ludzi na pewno, a więcej jakiejś architektury i łapania tej architektury w tym świetle. Więc pokażę Wam, jak bym sfotografował to miejsce, które widzicie właśnie tu. Na pewno z rzeczy, które wydaje mi się, że są problematyczne w porównaniu do 40, to jest to, że on zasłania dużą część kadru, bo on jest większy. Musiałbym przetestować to z innymi obiektywami też. Na razie to jest drugi obiektyw do lejki, który sprawdzam. I trochę ten prawy dolny róg kadru jest mało widoczny momentami. Także to może być jego troszeczkę minus. Pójdziemy sobie w ostatnie miejsce. Zrobimy parę portretów teraz. Też na różnych przysłonach. Żeby był jakiś ogląd, ale musimy pójść do cienia. Bo dzisiaj jest tak mocne słońce, że ciężko będzie to wszystko nam w takim mocnym słońcu zrobić na F1.4. Więc pójdziemy sobie do cienia. Tam zaczniemy działać, tam pod spodkiem, zobaczcie, będziemy mogli sobie zrobić parę jeszcze jakichś różnorodnych portretów. Zawsze jak chodzę po mieście i idę fotografować swoje rzeczy albo jestem na sesji z parą, to zawsze staram się czymś obserwować teren, bo na przykład wyskakują takie rzeczy jak tamten rower, który może być dobrym elementem do zdjęcia, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli na przykład osobę, która jest kontrastowo albo w całkiem innym, albo w takim samym kolorze ubrana, jak daną rzecz, którą znajdziemy. Więc taki element otoczenia od razu mówi, aha, tam będzie kadr, tam sobie ktoś siądzie na murku, albo będzie przychodził, albo będzie schodził. Wszystkie takie rzeczy właśnie uwielbiam na sesjach, gdzie można kombinować, można wymyślać nowe sposoby na fotografowanie na przykład tego starego, leciwego już spotka z takim nowszym troszkę modelem roweru naszego miejskiego tutaj, który ma fajny, charakterystyczny kolor. Także wydaje mi się, że nam to fajnie zagra. Tu zrobimy pierwszy portret na F8, bo czemu nie? Będzie dużo ciemnego w tle i ostre światło na przodzie. Także Wejna, możesz sobie iść tam usiąść. Jak mi zrobisz jakieś ładne zdjęcie, to mi wyślesz. Co? Co? Jak mi zrobisz jakieś ładne zdjęcie, to mi wyślesz. Tak jest. Tak jest. Na tle tego filara. Jak możesz wejść na to, nakręć tam tło, co jest za tobą. Tam jest taki filar. Żeby on nie wyrastał w złotym, to ja wejdę w wyższy centralny
bo to mi da lepszą kompozycję. Ja nie wiem, czy ten filar będzie widać, bo tu jest bardzo duży kontrast, ale warto tego pilnować i się uczyć, nawet jakby tego miało nie być widać. Więc w ten sposób będę kadrował, to będzie prosty kadr na tym punkcie. Tam wpada takie punktowe światło. Też będzie w świetle, więc też nie będzie na przysłonie F1.4. Taki sobie zrobimy za chwilkę, ale chodź w stał. Czyli mamy tak spadające punktowe światło. To może nie jest najbardziej urokliwe miejsce, jakie można sobie wymarzyć do zdjęcia, ale światło będzie ok. Zakładam, że tu wszystko będzie czarne, a tu będzie fajnie wyświetlone. I tak sobie to zrobimy. Wejdę sobie stanie tu i przeważnie jak ustawiam ludzi, no to stronę światła. Okulary się nam przydadzą. Zawiedna się tam ustawi. Ja zrobię zdjęcie. Tym razem to zrobimy na F4. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Buźka w tamtą stronę, bo ona wtedy będzie lepiej doświecona. I ten kadr może być na tyle szeroki, żeby nam łapał jak najwięcej tego. Bo przycisnąć silnie gdzieś trochami tutaj. Nie wiem, jak przyjemnie na świecie. Jest okropnie. Przecież śmierdzi okropnie. Opcjonalnie można jeszcze na przykład kminić ten kadr w ten sposób, żeby pokazać więcej wszystkiego, co się dzieje tam. Czyli na przykład w ten sposób. Jesteśmy już w cieniu, więc będziemy mieli możliwość zrobienia zdjęcia na F1.4. Tak wygląda tło. Więc jak widzicie, nic szczególnego. Ale za to pierwszy plan lepszy. Tak jest. Teraz sobie zrobimy na F1.4, możesz trzymać nisko teraz telefon. Dobra. Tak, stąd jest trochę jaśniej niż tu, gdy mamy ten wpadający cień. Więc sobie skombinujemy jeszcze jedno zdjęcie, tak żeby twarz była lepiej doświetlona. Bo tu niby jest cień, tam jest cień, ale przez to, że tutaj mamy... jesteśmy odgrudzeni, zasłonięci trochę, no to ta twarz nie jest idealnie doświetlona. Więc zobaczcie, jaka będzie różnica, jak sobie chociażby podejdziemy tutaj, siądźmy tu, nisko aparat trzymaj, o, a twarz do góry. Ja bardzo wysoki kadr zrobię. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Dziś warunki, jeżeli chodzi o fotografowanie pod światło, nie są idealne, no bo jest mniej więcej godzina 12, więc to światło jest wysoko, tak niekoniecznie powinno się zawsze fotografować. Lepiej do takich portretów jak ten, który będę chciał teraz wykonać, byłoby jakby to światło było trochę niżej, a ono jest bardzo wysoko. Ale chcę sprawdzić, jak sobie na F1.4, może się nam uda tu, bo jest dosyć jasno, radzić z tą osłonką przeciwsłoneczną, jaki efekt nam da, więc trzymaj teraz telefon niżej, patrzę twarzą na bok i spróbujemy to skadrować tak, żeby to słonko było w kadrze tu jeszcze i zobaczymy. No da się, ja spróbuję jeszcze całkiem z bliska, tak jest, ok, i też ostrze jakby na okulary cały czas tutaj, zobaczymy jakie to ma bliki. Zobaczymy, jakie mamy efekty w tle, bo na tym mi najbardziej zależy. Tak jak mówię, to nie są idealne warunki. Postaram się zrobić jeszcze jeden taki odcinek, gdzie streetowo bardziej idę fotografować. Być może będę też zagadywał ludzi, jak będzie lepsza pogoda, to znaczy będzie fajna taka złota godzina i wtedy coś zrobić. No a teraz w takich okolicznościach no też trzeba sprawdzić w sumie. Cały czas jak chodzimy, to nurtuje mnie ta jedna rzecz. Co jest z tym, że ustawiam go na nieskończoność, a i tak w tym dalmierzowym, tych dwóch punktach, które się mają najść, one się nie nachodzą. Ale teraz dobre pytanie zadał. Ale zdjęcia na podglądzie wyglądają, że są ostre. I cały czas mnie zastanawia, czy to można skalibrować, czy nie. I jak to będzie wyglądało na innych odległościach. To nie będzie żaden test taki bardzo precyzyjny teraz, ale przejdźmy tutaj. I zobaczymy, jak to wygląda na przykład na odległości 2 metry albo na odległości 5 metrów. No pi razy drzwi do tego miejsca będzie raz, 2 metry stąd. Więc sprawdzę, czy teraz będzie ostre na 2 metry. No mniej więcej jest. Jest tutaj jest ponad 2 metry. Czy wejna tu jest ponad 2 metry? Może być ponad 2 metry, bo ja duże kroki zrobiłem. To teraz sprawdźmy na 5 metrów.
To jest test, wiarygodność jest, to są potwierdzenia, dowody naukowe. Czyli czy pan tam znalazł jakąś logiczną całość tego wszystkiego? Tak, tak. Sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teoretycznie 5 metrów do tego, więc ustawiam tu 5 metrów i sprawdzamy. No jest, w punkt w sumie. Ciekaw jestem, bo nie jestem aż tak długo w systemie lejki, nie jestem aż tak długo z manualnymi obiektywami, nie widzę tu żadnych narzędzi, żeby to kalibrować, ten obiektyw, bo nie ma tu żadnych zypcyków, żeby to ustawiać w jakikolwiek sposób, więc zakładam, że się nie da. Z tego, co czytałem kiedyś, to Voigtlandery są skalibrowane już jakby fabrycznie i tam na nieskończoności chyba to wygląda ok. Tu wygląda inaczej, ale ostrość jest, więc w sumie co się czepiać. Na 2-5 metrów też wygląda ok. Zobaczymy na kompie jeszcze te zdjęcia ostatecznie, bo to jest najistotniejsze. Ale ciekaw jestem, jakie Wy macie doświadczenia z innymi manualnymi szkłami, bo z takich pierwszego kontaktu, to mi się wydaje zastanawiające, cała reszta wygląda ok, ale zawsze finalnie zweryfikują, jak to mówią zawodnicy MMA, klatka, a w tym wypadku zdjęcia. Dobra, lecimy teraz z oglądaniem zdjęć, jak tu wygląda ostrość na konkretnych przysłonach, na konkretnych zdjęciach, obrobionych i nieobrobionych. Pierwszy portret, który powstał, tu ostrość na f1.4, na okularki. Tu generalnie robi wrażenie, uważam, tło. Znaczy, to wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozmycie tła w tym obiektywie. Z ostrością na f1.4 jest przyzwoicie, idealnie nie jest, ale to też jest pewien problem z ustawianiem takim precyzyjnym ostrości na tych niskich wartościach na lejce, więc to trzeba też mieć na względzie. Ale po zbliżeniu, jak widzicie, ta ostrość wygląda ok. To jest oczywiście zdjęcie obrobione, trochę wyostrzone. Tu mamy plik bez żadnej mojej ingerencji, poza wywołaniem tego rawa jakby przez program, ale ja tu nic nie dodawałem, nie robiłem żadnych korekt, nie wyostrzałem. Więc jak widzicie, na f1.4 ostrość na okulary była i jest całkiem ok. W centrum kadru ostrość jest spoko. Tu mamy ten dużo szerszy plan i na takim dużym pliku wygląda to ok. Po zbliżeniu wygląda dalej bardzo dobrze. Bez obróbki jest podobnie. Tu troszkę widać takie delikatne, może po tym zbliżeniu nie jakąś perfekcyjną ostrość, ale na dużym pliku to wygląda ok. Podobnie jest przy tym zdjęciu. Tu ostrość bardzo dobrze wygląda. Tu jest dalej super, tu jest bardzo dobrze i tu przyzwoicie, no bo ja już tu byłem też bliżej, także to jest trochę mniej skropowane. Tu ostrość była na ten szlaban tam, nawet nie szlaban, bo to jest takie wiszące coś, żeby nie zahaczyć dachem później. I tu ostrość jest całkiem fajna i tutaj też na tym u góry ta ostrość, tego parking, LPG i tak dalej, wygląda to dobrze. I nawet po skropowaniu lekkim dalej jest dobrze. Tu była wyższa przysłona, później będę je weryfikował, jak tam dokładnie to było. I nawet jak ten plik jest nieobrobiony, to jest dosyć ostro. Tu obrobiony plik z tym zdjęciem pod tym parkingiem, tam zaraz obok. Tu ustawiam ostrość na nie dotyczy dostaw. I jak widzicie, zdjęcie jest spoko. Nie wiem, dlaczego tam to było mniejsze, ale tu jest ok, tu jest ok i ok. Ta ostrość nawet w rogu kadru tu, no przy wyższej przysłonie oczywiście, ale jest bardzo dobra. Tu ewidentnie widać syfy na matrycy, więc obiektyw nie ma takiego problemu jak moja matryca. Trzeba będzie to oddać do czyszczenia, bo tu chyba ustawiłem przysłonę F22 nawet. Nie jestem przekonany, więc, ale tak, było F16 albo F22, ale ostrość jest bardzo dobra. I czy to na takim pliku, obrobionym czy nieobrobionym, to no ta szczegółowość jest całkiem przyzwoita. Nie mam ogromnego porównania w tych manualnych szkłach. Pewnie się to będzie zmieniało u mnie, jak będę zmieniał szkła na jakieś jeszcze lepsze, ale jak na chiński obiektyw za około 1800 zł, to jest bardzo dobrze tutaj. Zwłaszcza to rozmycie tła. Tu, jeżeli chodzi o F1.4, tu ewidentnie jak się przyjrzymy, to centrum kadru jest spoko, ale no rogi kadru są już tam trochę rozmyte.
Ja tu jeszcze robiłem korekcję, żeby, no bo tutaj widać pewne problemy tej 35, że ona nie jest skorygowana idealnie. Ale tak jak mówię, no to jest obiektyw chiński za 1800 zł i uważam, że on daje mimo wszystko fajne rezultaty. Tu jest ostrość na obrobionym pliku taka z bliższa, więc na 1.4 jest dobrze. Że robią dobrze, wszystko jest w porządku. Jest dobrze. To jest nieobrobiony plik, więc ta ostrość w rogach jest średnia. Tu mamy plik wykropowany, nieobrobiony. A teraz mamy na 2.8. Na 2.8 dalej w rogach idealnie nie jest. Środek kadru jest bardzo fajny. Uważam, że to już jest taka zadowalająca przynajmniej mnie ostrość. Tu jest plik nieobrobiony, więc jest podobnie. Tak naprawdę ja nie wyostrzam ich jakoś mega, więc te pliki się aż tak nie różnią. O ile się nie mylę, to jest przysłona F5.6 i tu może skrajnie w tych rogach idealnie nie jest, ale im dalej od środka kadru już jest dużo lepiej, więc 5.6 wygląda już całkiem fajnie. No, tutaj to widać. Na nieobrobionym pliku jest tak. F8 w samych rogach nie jest idealne, aczkolwiek wygląda dobrze, ale tu już praktycznie całe pokrycie jest ok. Więc no, widać niedoskonałości tego obiektywu, ale widać też, do czego potem przejdziemy, i widać było na tym pierwszym zdjęciu, jego fajny charakter z pracą pod światło, do portretów, centrum kadru, to wygląda dobrze. Więc tu jeszcze mamy po przybliżeniu. No, więc tu na F8 jest git na centrum kadru. Tu znów syfy na matrycy, wybaczcie. No i przy F8 tu albo nawet F11 to było, to wygląda bardzo fajnie. I ta ostrość tu jest od punktu do punktu. Więc jest git, nawet jak to zdjęcie jest nieobrobione. Tu mamy w miarę w centrum kadru, ale nawet jak nie jest centrum kadru, to było F8, to zobaczcie na napisy na tym rowerze, tam jest ok. To nie jest centrum kadru, to taki już bardziej róg, tam jest ok, ale to jest F8, więc o tym trzeba pamiętać. To jest pierwsza moja taka ocena i pewnie się będzie więcej pojawiało. Ja jestem bardzo otwarty na Wasze propozycje, co w takich testach, jakbyśmy mieli, bym miał robić właśnie, nie wiem, ostrości i tak dalej. Co powinno to zawrzeć? Ja bym sobie wtedy spisał te wszystkie rzeczy i bym miał w jednym miejscu taką listę kadrów, które muszę wykonać, by właśnie zweryfikować dobrze dany obiektyw. Już widzę, co by się tu mogło wydarzyć. Czyli mógłbym to zrobić na najniższej przysłonie i żeby zobaczyć, jak w rogu kadru na przykład takie napisy wyglądają, więc już coś więcej wiem. Dobra, ale tu widać ostrość jest na F8, bardzo dobra. Tu mamy z tym mocnym światłem. Bardzo fajne zdjęcie uważam. Fajnie to wpada, takie właśnie w moim stylu. Mocno kontrastowe, no bo tu inaczej się nie dało. I co my tu mamy? Na F to jest F4. Tu ostrość jest jak najbardziej w porządku. Zwłaszcza po wyostrzeniu to jest bardzo dobrze, że to wygląda. Tu mamy róg kadru i ta ostrość wygląda też bardzo dobrze. To wygląda bardzo dobrze. Nie idealnie, ale jest bardzo dobrze. W ogóle też lubię to zdjęcie. Teraz polecimy sobie dalej. Tu to jest to, co Wam mówiłem przy tym zdjęciu. Tam było jaśniej z tyłu, w środku ciemniej. Stąd to zdjęcie, to tak portretowo, jeżeli ktoś chce taką informację otrzymać, to ono nie wygląda tak fajnie, jak na przykład kolejne, gdzie odwróciliśmy się w drugą stronę i to światło już lepiej trochę wpadało. Więc tutaj też taki przykład. Tu z ostrością... Tu idealnie nie jest, tutaj też widać aberrację, taką chromatyczną chyba na tych okularach, w taką zieleń wpada. Więc tu chyba ja też nieperfekcyjnie trafiłem z ostrością. I tak, tu to widać bardziej, tu jest trochę aberracji na F1.4. No, a tu się odwróciliśmy i całkiem inny klimat tego zdjęcia. Uważam, że ten obiektyw, mimo że nie jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o ostrość na F1.4, to ma swój klimat i fajnie rozmywa to tło, to na pewno. Tu trafiałem w centrum tych okularów mniej więcej, tak na nos, i tu ostrość jest trafiona. Ona jest bardzo płytka, ta głębia ostrości, bo to jest F1.4, mimo że to 35 jest, no to później ta ostrość nam już troszeczkę ucieka. I tu mamy bez obróbki to zdjęcie.
O, i to są te dwa zdjęcia, które moim zdaniem pokazują moc tego obiektywu, bo jak na 35, no to tam się w tle dzieje się fajnie i uważam, że to jest największa zaleta tego szkła. I teraz tak, to jest na f1.4 pod światło. Nie patrzę tutaj jakoś szczególnie na kompozycję, bo tutaj oczywiście mogłem inaczej to drzewo umieścić, żeby tak nie przecinało twarzy. To były raczej takie zdjęcia właśnie testowe. Ale do czego dążymy? Tu ostrością ja nie trafiłem chyba z ręki za dobrze, bo następne zdjęcie wygląda dużo lepiej. Ale to też tu pokazuje, że... bo to nie jest środek kadru i celowo to zrobiłem. I tu widać tą różnicę, bo ta ostrość tutaj już... Ja zakładam, że aż tak nie mogłem nie trafić. Tu nie jest idealnie, ale... I to widać też na tym pliku, nie? że ta twarz nie jest tak idealnie ostra. Ale tu już jest bliżej środka kadru, no bo jestem... Ja też sfotografowałem z bliższa. I tutaj ostrość jest moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay. Tu celowałem też te okulary, żeby one były ostre. I zobaczcie na to zdjęcie. No tutaj uważam, że te kolorki, to wszystko wygląda bardzo dobrze. Pierwsze moje wrażenia tego obiektywu z takiego spaceru, to że do portretów to się nadaje świetnie. Do takich centralnych kadrów, portretów pod światło. Wygląda to moim zdaniem dobrze. Jeżeli chcemy jakieś takie pewnie streetowe czy bardziej architektury, to trzeba go na pewno mocno domykać, bo rogi kadru niekoniecznie wyglądają idealnie. Ale trzeba mieć na względzie to, że to jest obiektyw za 1800 zł i spełnia on swoją określoną rolę. Dlatego na pewno jest to ciekawe urządzenie. Na pewno będę chciał wykonać kolejną recenzję, kolejne sprawdzenie tego obiektywu w takim boju bardziej reporterskim i tam go ocenić. Na pewno będę chciał zrobić taki rzetelniejszy materiał na jego temat, bo mnie on zainteresował. Także tu mamy z bliższa, tu nieobrobiony plik i jak widzicie, tu ostrość jest ok. Więc tam zakładam, że ja mogłem tu przy tym zdjęciu wcześniejszym mogłem trochę nie trafić. Tak mi się wydaje, że tu mogłem trochę nie trafić. Ale no, błędy ludzkie zdarzają się. To byłoby tyle. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety. Linki w opisie. Dziś sprawdzałem i spacerowałem z obiektywem 35 mm, a jeżeli ktoś chce zobaczyć mnie w boju z obiektywem 50 mm na weselu, to kliknijcie w link obok.